Dzisiaj ze mną w studiu jest gość, którego pewnie już zapowiedziała jedna z moich koleżanek w zeszłym tygodniu. Ci, którzy słuchają nas regularnie i ci, którzy nas nie słuchają regularnie, ale może mieli okazję włączyć radio tego dnia, pamiętają, że mówiliśmy swego czasu o jodze i moim gościem była Ania i rozmawialiśmy, jak to jest, jak to wygląda, gdzie można poćwiczyć jogę, jeżeli mogę powiedzieć, że ją można poćwiczyć, jak wyglądają zajęcia jogi i na czym to wszystko polega. Dzisiaj ze mną w studiu ponownie jest Ania. Witam Cię, Aniu, bardzo serdecznie. Witam. Czym się zajmuje joga? Samo słowo joga pochodzi z sanskrytu, nazwa pochodzi z sanskrytu, oznacza połączenie ciała i umysłu, więc ogólnie rzecz biorąc joga zajmuje się balansem umysłu i ciała. Efekt jogi to wzmocnienie siły fizycznej i wzmocnienie giętkości ciała, a przede wszystkim zbalansowanie ciała i umysłu, co prowadzi do zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego. Powrót do doznań płynących z ciała i uspokojenie umysłu, balansowanie ciała i umysłu. Powiedz mi, jeszcze tak jak wcześniej już wspominałam, jak rozmawiałyśmy wcześniej, joga składa się z kilku etapów, tak? To nie ma tak, że od razu przychodzisz na ten i od razu robimy gimnastykę, tylko najpierw jakieś takie wprowadzenie jest? Tak, na samej sesji jogi, tak jak powiedziałam właśnie, najpierw jest relaksacja, później delikatnie, można powiedzieć, rozgrzewamy, rozluźniamy różne partie ciała, ponieważ zazwyczaj w ciągu dnia codziennego sposób, w którym używamy ciało, spina ciało, spina mięśnie, blokujemy emocje, stres, oddziałuje na ciało. I jeżeli właśnie w takim stanie będziemy próbować ćwiczyć te asany, których obrazki widziałaś, możemy zrobić sobie krzywdę. Dlatego właśnie jest pewna dynamika sesji jogi, w której najpierw rozluźniamy się, rozluźniamy wszelkie napięcia, a później robimy dosyć głębokie wejścia w ciało. Zazwyczaj zaczynam Supta Baddha Konasaną. Jest to asana, która otwiera ciało i pozwala wypuścić, rozluźnić napięcie spowodowane codziennym używaniem ciała, stresami życia. Później po takim relaksie mamy serię asan, które rozluźniają pas barkowy, szyję, barki, górne plecy. Później rozluźniamy pas biodrowy, rozciągamy mięśnie nóg i inne mięśnie. Zazwyczaj jest jakiś element balansu i kończymy relaksem, kończymy się asaną, która jest właśnie przeznaczona do relaksu. Powiedz mi, Ania, mówiłaś już właśnie w czasie audycji, parę razy padło słowo asana. Powiedz mi, możesz powiedzieć nam coś więcej o asanie? Asana jest to pozycja jogi. Jest to właśnie pozycja ciała, którą przyjmujemy w czasie sesji. Ja mogę się tutaj podeprzeć na jeszcze jedno źródło mojej inspiracji, książkę Ayengara, w której on mówi o asanach. Asany dają stabilność, zdrowie i lekkość. Nieruchoma i wygodna pozycja ciała przyczynia się do wytworzenia psychicznej równowagi i przeciwdziała chwiejności umysłu. Asany nie są jedynie gimnastycznymi ćwiczeniami, są postawami. Do ich wykonania potrzebne jest niezłomne postanowienie, czyste, przewietrzone miejsce i koc. Podczas gdy do innych systemów treningu fizycznego potrzebne są duże przestrzenie i kosztowny sprzęt. Asany można ćwiczyć samemu, ponieważ poszczególne części ciała dostarczają niezbędnej wagi i przeciwwagi. Poprzez praktykowanie asan można rozwinąć sprawność, równowagę, wytrzymałość i dużą witalność. Ania, powiedz mi, czy joga to tylko asany i medytacje, czy może coś więcej? Joga właściwie zaczyna się od jan i nijan. Są to powszechne zasady moralne, takie neutralne. Jamy i nijamy pomagają opanować namiętności, emocje, pozwalając na zachowanie harmonii z innymi ludźmi. Są to takie powszechne, neutralne zasady moralne, na przykład zasada mówienia prawdy albo zasada niekrzywdzenia. Czyli to wszystko łączy się także z jogą? Tak, właściwie adept jogi powinien zacząć od tych zasad moralnych i dopiero jeżeli jest w harmonii z innymi, ze sobą samym, może tradycyjnie właśnie zacząć ćwiczyć asany. Asany są pracą z ciałem i prowadzą do medytacji, która jest pracą z umysłem. Medytacja wygląda w ten sposób, że siedzisz w pozycji medytacyjnej i najpierw kierujesz uwagę na ciało, a później, kiedy ta uwaga jest wyostrzona, przenosisz ją na oddech. To jest medytacja uważności oddechu oraz medytacja metta. Ta medytacja uważności oddechu, jej efekt polega na wyostrzeniu koncentracji uwagi, natomiast medytacja meta polega na rozwijaniu pozytywnych uczuć, czyli rozwijaniu pozytywnych stanów emocjonalnych. Co możesz powiedzieć o relaksacji? Bo powiedziałaś, że bardzo często właśnie w jodze relaksujemy się, poddajemy się takim, dajemy upływ swoim emocjom i energii. Relaksacja jest bardzo ważną częścią jogi i również jest częścią moich zajęć, właśnie, które prowadzę. Zaczynamy i kończymy od relaksacji. Relaksacja ma bardzo dużo różnych korzyści przynoszących i ciału, i umysłowi. Stosuje się w terapii i w terapii różnych zaburzeń psychicznych i w terapii wyczerpania albo w terapii długotrwałego bólu. Także jest bardzo wiele różnych benefitów relaksacji. Tak jak powiedziałaś, relaksacja jest częścią twojej sesji. Czy to jest jakiś specjalny, odrębny moment w tej sesji, czy ona się przez cały czas przewija w czasie? To jest bardzo dobre pytanie. Właściwie przewija się cały czas w czasie wykonywania asan, ponieważ yoga jest czymś takim jak uważnym ruchem. Nie jest to tylko wysiłek fizyczny jak na siłowni, ale w sesji również relaksacja ma swoje miejsce. Zaczynamy od relaksacji, następnie uważnie wykonujemy ćwiczenia z uważnością i koncentracją i kończymy relaksacją. I tą relaksację, którą ja prowadzę, można nazwać body scan. Polega ona na kierowaniu uważności na ciało i przechodzeniu uważnością przez kolejne części ciała, a później kierujemy, kiedy uważność jest wyostrzona, kierujemy ją na oddech. Okej. Powiedz mi, jak to się zaczęło, że postanowiłaś sama zająć się jogą? Ja zaczęłam ćwiczyć jogę w Lublinie, kiedy studiowałam psychologię i właśnie tam trafiłam na zajęcia mojego polskiego nauczyciela jogi Leszka Mieduchowskiego. Potrzebowałam czegoś, co by praktycznie było metodą na poszerzenie wiedzy o samej sobie, polepszenie moich kontaktów z ludźmi. Psychologia, studiowanie psychologii było bardzo teoretyczne, natomiast joga dała mi praktyczną metodę pracy nad sobą. Czyli to ile lat to już trwa? Około 14 lat, teraz pytasz mnie o mój wiek. Około 14 lat temu zaczęłam. I cały czas tak intensywnie? Nie cały czas intensywnie. Najpierw z dużą intensywnością, a później trochę podróżowałam i wtedy właśnie trochę mniej intensywnie uczęszczałam na zajęcia, ale odkąd jestem w Anglii od 6 lat znowu z powrotem, powrót do jogi intensywnie. A powiedz mi, czy sama w domu też ćwiczysz jogę tak dla siebie? Oczywiście, że ćwiczę. Mam codzienną praktykę jogi i medytacji. Ile zabiera ci to czasu? Jak długo to trwa? Medytuję codziennie rano i wieczorem około 15 minut, a sesja jogi tak około godziny, czasami więcej. Gdzie znajdujesz inspirację do uczenia jogi? Jak to wygląda? Co roku w lipcu wyjeżdżam do Polski, w góry, gdzie spotykam się z moim polskim nauczycielem jogi i organizuję on takie 10-dniowe warsztaty jogi, na których ćwiczymy jogę, ale również medytujemy, medytację vipassana i medytację dynamiczną. I właśnie to jest dla mnie takie główne źródło energii, ja się doładowuję energetycznie. A czy jakieś maty na zajęcia do ciebie się przynosi? Można przynieść swoją matę, jeżeli ktoś ma. No to maty, paski i... Paski, a do czego paski? Paski do rozciągania tyłów nóg głównie. Ja przywożę je specjalnie z Polski właśnie od mojego polskiego nauczyciela. I kostki, powiedziałaś? Kostki do jogi. No to są takie gumowe kostki. To nazwa jest taka kostka. To są takie gumowe pomoce, ponieważ ciała, zwłaszcza osób z zachodu, nie są tak giętkie jak ludzi z Indii, co również ma coś właśnie czynnik temperatura. Im chłodniejsza temperatura, tym ciało jest bardziej sztywne. I dlatego potrzeba jest pomocy, żeby pomóc po prostu. Ale jakie ma działanie? Na czym polega ta kostka? Co ona ma zrobić? Kostkę podkładamy, na przykład podkładamy pod pupę, kiedy siedzimy i ona pomaga wyciągać kręgosłup do góry. One są duże czy małe? Tak a, że nie to takie malutkie kostki. Ja myślałam, że masz taką kostkę do gry. I tak sobie pomyślałam, jak ja mam takie kostce siedzi. Następnym razem przyniosę kostkę do studia, albo może po prostu przyjść na jedną z moich. Tak, będę musiała, bo jak powiedziałaś teraz, że trzeba usiąść na kostce, żeby wyciągnąć kręgosłup. Ja tak sobie pomyślałam, nie wiem, czy siedzenie na kostce. Chińskie tortury, nie. Tak, to... dokładnie. A to takie bardziej takie poduszeczki. One nie są zbyt miękkie, poduszki są miękkie. Ale są takie właśnie, one są gumowe, powiedziałaś, tak? Tak, gumowe. Mhm. No proszę, nigdy nie widziałam, że używamy kostek do jogi. Myślałam, że tylko mata. Ale te gumki, to są takie gumki, jak czasami możesz kupić w sklepach, takie, że stajesz na jednej i wyciągasz ręką? Nie, one są dosyć sztywne. Najlepiej proponuję przejść i zobaczyć. Mam nadzieję, że te informacje, które Wam dzisiaj przekazałyśmy z Anią, będą Wam pomocne i zachęcą Was do rozpoczęcia jogi. Ja już dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję Ani za przybycie do studia. Dziękuję i zapraszam.